Team Meble, salon meblowy. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas projektowanie i montaż kuchni. Zakupione meble dostarczymy do Państwa domu. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Zapewniamy fachowe doradztwo. Zapraszamy do naszego salonu w Przedwojowie 95. Ogrody to moja pasja. Interesuję się projektowaniem i pielęgnacją terenów zieleni. A w Technikum Architektury Krajobrazu przy Zespole Szkół Agrobiznesu spełniam wszystkie swoje ambicje. Jeśli masz podobne zainteresowania, zapraszam do naszej szkoły. Zapraszamy do Zespołu Szkół Agrobiznesu imienia Wincentego Witosa w Bolkowie, mieszczącego się przy ulicy Niepodległości 17. Piątek, 9 kwietnia, Krzysztof Balicki. Witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, w którym o wypalaniu łąk, niewypale w Lubawce, podwyższeniu opłat kanalizacji w gminie Bolków oraz o nowym przystanku. W ciągu ostatnich tygodni nasiliła się ilość pożarów łąk i pól. Strażacy z całego regionu w ciągu ostatnich dni wyjeżdżali do takich zdarzeń kilkanaście razy. Przyczyną najczęściej są brak rozwagi oraz niewiedza. Walka strażaków z osobami odpowiedzialnymi za podpalenie jest w dalszym ciągu bezskuteczna. Na powiatowe stanowisko kierowania zgłoszono pożar łąki. To już kolejne płonące nieużytki w tym tygodniu. Krótka chwila i strażacy są już gotowi wyruszyć wozami bojowymi w miejsce zagrożenia. Strażacy od lat apelują o rozsądek. Jak widać, na niewiele się to zdaje. Wszelkie ostrzeżenia są ignorowane. Znaczna część pożarów to ciągle efekt przekonania, że wypalanie traw i żysk to sposób na użyźnienie ziemi. Wypalanie łąk przynosi zagrożenia przede wszystkim ekologiczne. W pożarach łąk giną ptaki, giną zwierzęta takie na przykład jak jeże, zające, bażanty. Dodatkowe zagrożenia, jakie przynoszą takie pożary, są to zagrożenia dla zabudowań, które znajdują się w pobliżu takich pożarów, na przykład altanki, pasieki, zabudowania gospodarcze i mieszkalne. Dodatkowo takie pożary łąk powodują zadymienia, a wiadomo, zadymienia powodują utrudnienia w ruchu oraz trudności na przykład w oddychaniu u osób. Jak również dym przedostający się do atmosfery zawiera dwutlenek węgla, siarkę, węglowodory, w tym również węglowodory rakotwórcze. Przyczyny pożarów łąk to najczęściej podpalenia, często formy wandalizmu oraz zabiegi rolnicze. Są miejsca w powiecie kamiennogórskim, gdzie ogień podkładany jest każdego roku. Regularność pożarów zależy od pogody. Im jest większy wiatr, tym pożar bardziej się rozprzestrzenia. W ostatnim czasie odnotowaliśmy łącznie 52 wyjazdy do pożarów nieużytków i łąk, w tym 32 wyjazdy w miesiącu kwietniu. Rolnicy, którzy korzystają z dopłat unijnych, muszą liczyć się z konsekwencjami ich utraty, jeśli urzędnik zobaczy pogorzelisko na ich łące czy polu. Jasno trzeba też powiedzieć, że za głupotę podpalacze muszą ponieść karę. Kto wznieca lub przyczynia się do rozprzestrzeniania takiego pożaru łąk lub nieużytków, podlega karze grzywny. Również przewidziana jest kara aresztu lub nagany. Każdorazowo straty ponoszą również strażacy. Związane jest to ze zużyciem sprzętu oraz dużymi kosztami paliwa. Wtedy, gdy ratownicy wyjeżdżają do pożaru traw, zmniejsza się również mobilność jednostek. Może zdarzyć się tak, że gdy będą walczyć z pożarem nieużytków, ktoś w oddalonym o kilka kilometrów domu lub przebywający we wraku pojazdu, który się rozbił, będzie potrzebował pomocy. Wraz z kamiennogórskimi strażakami apelujemy do wszystkich telewidzów o rozsądek i rozwagę. W Lubawce w Kruczych Skałach znaleziono sporych rozmiarów niewypał. Pochodzi on prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. We wtorek, 6 kwietnia, przypadkowi turyści spacerując w okolicy Kruczych Skał zauważyli leżący w trawie niewybuch, o czym natychmiast powiadomili odpowiednie służby. Z względu na trudności w zniszczeniu pocisku, będzie zniszczony na poligonie wojskowym. Z względu na to, że to jest rezerwat i tutaj
Nie wolno je zniszczyć. Jest zakaz niszczenia przedmiotów wybuchowych. Prawda, na miejscu i w związku z tym zostanie przewieziony na poligon wojskowy, gdzie zostanie zdetonowany. Po dotarciu jednostek na miejsce zdarzenia bomba została natychmiastowo zabezpieczona i zabrana przez oddział saperów z Bolesławca. W roku 2010 na terenie gminy Bolków zostały nieznacznie podwyższone opłaty za korzystanie z wodociągów i kanalizacji. Mieszkańcy gminy zapłacą tylko kilka groszy więcej za każdy zużyty metr sześcienny wody i ścieków. Według pomysłodawcy nowych taryf burmistrza Bolkowa Jarosława Wrońskiego podwyżka była konieczna, bo w gminie trzeba realizować nowe projekty oraz rekompensować straty, jakie gmina ponosi podczas dopłat do każdego metra sześciennego wody i ścieków. Podwyżki zaplanowane na ten rok to kwoty około 5 groszy za metr sześcienny. Woda będzie kosztowała metr sześcienny 5 groszy więcej brutto aniżeli dotychczasowa cena. Ścieki będą kosztować również 5 groszy brutto. Czyli w sumie ścieki i woda, rzecz biorąc, zdrożały o 10 groszy, podkreślam, 10 groszy brutto. Nieco więcej zapłacą mieszkańcy Sadów, ponieważ woda, która jest doprowadzana do ich domostw, pochodzi z wałbrzyskiego przedsiębiorstwa. Również i do tych cen będzie więcej dopłacała gmina. Procentowo jest to, proszę Państwa, od 0,5% do 1,7% wyższe są ceny kanalizacji i wodociągowania wody i kanalizy w Bolkowie. Większa cena poszła na Sady, jako oddzielna taryfa. Tam będzie podwyżka około 50-70 groszy brutto na metrze sześciennym wody. 2 zł dopłacać będzie gmina, bo poszłaby cena bardzo wysoka. Tam zależni jesteśmy od dostawcy wody, czyli od przedsiębiorstwa wałbrzyskiego. W ciągu najbliższych kilku lat ceny wody i ścieków będą stale rosły, ponieważ niezbędna jest budowa nowej infrastruktury. Jak widać na tym przykładzie, włodarze Bolkowa robią wszystko, aby podwyżki nie były tak drastyczne, jak ma to miejsce na terenie innych gmin województwa dolnośląskiego. Kierowcy poruszający się drogą krajową nr 5 na skrzyżowaniu ulic Papieża Jana Pawła II, Jeleniogórskiej i Bohaterów Getta muszą wykazać się szczególną ostrożnością. Przy wejściu prowadzącym do PKP funkcjonuje nowy przystanek prywatnego przewoźnika. Starosta Leszek Jaśnikowski podkreśla, że nie wiadomo, kto wyraził zgodę na umieszczenie przystanku w tym miejscu. Lokalizacja dziwi wiele osób, ponieważ kilka metrów dalej zaczyna się plac dworca autobusowego. Wiemy o tym, że jest przystanek przy ulicy Bohaterów Getta, właściwie przy ulicy nr 5 Krajowej, na który to przystanek nie wyraził zgody ani Urząd Miasta, ani Urząd Starosty. Zastanawiamy się zatem, kto taką zgodę wyraził, tym bardziej, że my prowadzimy taką politykę po przejęciu udziałów albo przejęciu PKS-u od ministra Skarbu Państwa, by wszystkie kursy rozpoczynały się z dworca PKS-u. Chodzi głównie o to, żeby zapewnić pewne bezpieczeństwo, komfort dla wszystkich pasażerów. Poza tym busy parkują niemalże na samym skrzyżowaniu, co może być tragiczne w skutkach. Kierowca nie ma szans zobaczyć, jakie światło w chwili obecnej znajduje się na sygnalizatorze. Problemy z wsiadaniem mogą mieć również pasażerowie. To zagraża bezpieczeństwu podróżnym, dlatego zrobimy wszystko, by odwrócić tę sytuację. I jak powiedziałem wcześniej, zależy nam na bezpieczeństwu podróżnych, by wszystkie kursy rozpoczynały się na dworcu PKP i tego przewoźnika również skierujemy na dworzec PKP. To jest w interesie moim, czy pana burmistrza, jak i również wszystkich podróżujących. Istnieją podejrzenia, że odpowiedzialnym za wydanie zgody na umieszczenie przystanku w tym miejscu jest PKP lub Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad. Sprawa jednak nie została jeszcze wyjaśniona. W tej chwili pracownicy Urzędu Miasta sprawdzają, nie wydaliśmy żadnej zgody. Na dzisiaj, z tego co wiem, to większość przewodników prywatnych korzysta z przystanków PKS-owych. Nastąpiło takie dogadanie, co mnie bardzo cieszy, bo z tym w przeszłości było różnie i wiem, że wszystkie trasy rozpoczynają się na dworcu PKS-owym. Natomiast jeden z przewoźników, chyba wałbrzyski, skorzystał z innej możliwości, ale nie otrzymał zgody miasta, więc rozumiem, że albo parkuje na terenie prywatnym, albo na terenie kolejowym. W tej chwili moi pracownicy to ustalają, rozmawiałem już z powiatem, rozmawiałem z prezesem małym, wyjaśniamy tę sprawę. Na pewno Urząd Miasta nie dał zgody na inne przystanki niż te, które są przy PKS-ie. W dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Flash to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na poniedziałek. Do zobaczenia.